Dzień dobry, drodzy Państwo, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie fotografia makro po polsku, czyli na ogródku działkowym. Lato się zaczęło, ogródki działkowe super są. No i dzisiaj spróbuję użyć lamp, tak jak Państwo radziliście. Już widzę, że piękne motylki latają i siadają na budlei, więc długo tutaj nie będę mówić, tylko Państwu pokażę, z czym dzisiaj będę próbować walczyć i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Więc mam EM1 Mark II ze sobą. Mam bardzo tanią lampę Godoxa. Tutaj jest ona. Ona jest, kosztuje 200 zł, a przychodzi od razu nam z nadajnikiem. Czy będę nadajnika używać? Jeszcze nie wiem. Będę próbować różnych sposobów i zobaczę, co dla mnie najlepiej działa. Mam też tą malutką lampkę Olympusa. Tą, która przychodzi razem z M5 i z M1. Zobaczymy, czy ona też da radę. I mam taki super tani składany dyfuzor, który założę po prostu na tego Godoxa. Więc dzisiaj będę walczyć sobie z tym. A, no i oczywiście mam mój obiektyw makro, czyli Seven Artisans 60mm f2.8. Dzień jest jasny, jest pięknie słoneczny. Aż za pięknie, jest godzina 8 rano i jest potwornie gorąco już. No więc nie będę teraz przegadywać jakoś dużo, drodzy Państwo, zapraszam na film. Drodzy Państwo, jak zwykle po kilku próbach wiem, że nie będzie łatwo. Tu jest taka mała pajęczynka z takim małym pajączkiem, który właśnie wyżera sobie coś. O, nie, aparat nie potrafi, znaczy telefon nie potrafi na to wyostrzyć, ale widzicie Państwo taką małą kropeczkę. No więc próbuję robić to. Zobaczymy. Drodzy Państwo, jest duża szansa, że pająk mnie pokonał. Jest tak jasno, że ja nie widzę na ekranie, czy mi cokolwiek wyszło, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast tu na tym krzaczku są te czerwone robaki, których nazwy ja nigdy się nie dowiedziałam, nie nauczyłam. Mam nadzieję, że Państwo widzicie teraz czerwonego robaka. Więc troszkę im porobiłam zdjęć i może z tego coś będzie. Zdecydowanie póki co ten krzaczek wygrywa, jeśli chodzi o ilość robaczków, insektów czy motylków. Tam sobie siedzi piękny motylek. Tu sobie przylecia jakaś muszka, która udaje, że jest pszczołą. No, ale jak to też ostatnio było, proste to nie jest. I żeby zrobić zdjęcia na tym jeden na jeden, no to nie ukrywam, drodzy Państwo, jest to trudne. A mnie, jeśli makro, no to kręci właśnie takich żyjątek, a niekoniecznie obiektów nieożywionych. Bo im to się mogę przyjrzeć mocno z bliska, bez konieczności robienia im zdjęć makro. Drodzy Państwo, znalazłam następny obiekt. Nie wiem, co to jest i nie wiem, czy mnie to fascynuje, czy trochę obrzydza. Ale spróbujemy zrobić temu zdjęcie, przynajmniej to się nie rusza. Dobra, drodzy Państwo, tu mam kolejny swój obiekt. Tu jest taka, nie wiem, czy to jest malina, czy jeżyna, z takim jakimś białym czymś. No i temu próbuję robić zdjęcia. Też zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie lepiej. Państwo, tu mamy następny obiekt. Tu jest taki grubasek. Nie wiem, czy go widać. Taki sobie pajączek grubasek jest. Nie umie telefon na niego wyostrzyć, ale zobaczmy, czy uda mi się jemu zrobić zdjęcie. Swoją drogą makro za takie śmieszne, nie? Chodzi człowiek po krzakach i szuka robaków. A mnie to śmieszy jeszcze tym bardziej, że ja mam uczulenie dramatyczne na wszelkie ukąszenia, więc fajnie jest. Drodzy Państwo, tym razem nie robaczki, ale tutaj jest taka piękna, podświetlona żywica na tym drzewie. I mam nadzieję, że to mi się uda jakoś, że coś mi się z tego uda zrobić, bo bardzo mi się to podoba. I bardzo mi się to podoba, jak to się mieni na słońcu. Więc zobaczymy. Drodzy Państwo, robię sobie chwilkę przerwy, bo jest już tak gorąco, mimo że jest 9 rano, że nie da się wytrzymać. Niemniej jednak, to był ten mój dotychczasowy zestaw. Tak to wyglądało. Na jakim robiłam te zdjęcia, które Państwu albo już pokazałam, albo za chwilę Państwu pokażę.
Natomiast no, jest to zestaw ciężki. I co jeszcze jest taką rzeczą, którą się nauczyłam, bo jak Państwo wiecie, to ja się ciągle uczę, a makro to jest dla mnie bardzo nieznany świat. To jest lampa w pełni manualna. To znaczy, że ona komunikuje się z aparatem tylko w kwestii teraz strzelaj. Ona nie komunikuje się z aparatem w żaden sposób, jeśli chodzi o to, jak naświetlone będzie zdjęcie, czy ma coś dopełnić, uzupełnić. Nie. Tutaj ona jest bardzo prosta. Jak Państwo widzicie, tutaj są tylko takie kreseczki, gdzie mogę sobie ustawić jej moc. A tu jeszcze mogę ustawić, czy ma być masterem, czyli czy jest połączona bezpośrednio z aparatem, czy ma być w trybie slave, czyli że ten, jak to się nazywa? Ten nadajnik malutki, który Państwu na początku pokazałam, czy on będzie ją wyzwalał, więc mogłabym ją trzymać w ręku, na przykład z boku jakiegoś robaczka. Ale powiem Państwu, że to jest potwornie trudne. Ja to już próbowałam wielokrotnie w domu nawet robić. Jest to dla mnie bardzo trudne, bo nie jestem w stanie wtedy ostrzyć manualnie. To jest w pełni manualny obiektyw, ten STT Seven Artisans. No i nie jest najprościej nim ostrzyć. Ja wiem, że i tak właściwie wszyscy chyba, którzy strzelają makro, to ostrzą manualnie. I ja nie wiem do końca, jak oni to robią. Znaczy, mogę sobie ustawić tą odległość minimalną, żeby było to odwzorowanie 1 na 1 i po prostu ja się ruszając mogę łapać ostrość. Ale nie ukrywam, że dla mnie najtrudniejsza jest ta fotografia 1 na 1 i bardzo trudno mi zrobić jakiekolwiek, choć trochę ostre zdjęcia. No, bo to jest kwestia wprawy, ja się cały czas tego uczę. Na jakim trybie ja dzisiaj, drodzy Państwo, strzelam? Strzelam na trybie manualnym, jak Państwo widzicie. I mam wyłączone w trybie manualnym ten podgląd, jak będzie wyglądało ostateczne zdjęcie, ponieważ bardzo często mam naświetlenie na minus 3, bo całe światło pochodzi na przykład z lampy. Mimo, że jest tak słoneczny dzień, zobaczcie Państwo, przecież jest żaruwa. Błękit nieba jest mega, mega jasno, dlatego tutaj jest taki też kontrast w tym, jak Państwu pokazuje aparat. No i co? No i to jest druga trudność, jaką ja mam z tą lampą, że właśnie nie widzę tego, jak będzie wyglądało ostatecznie zdjęcie, bo to nie jest lampa TTL, czyli through the lens, czyli taka, że komunikuje się z aparatem i tam się dogadują, jak bardzo to naświetlą. No i to jest pewna trudność, choć sama lampa całkiem w porządku. Do portretu w porządku, jak się już ją ustawi i ma się w miarę kontrolowane światło, to ok. Tutaj gorzej, bo tutaj wchodziłam raz w bardziej zacienione miejsca, raz w mniej zacienione miejsca, raz owad czy ślimak był na przykład pod jakimiś krzakami i tam było bardzo ciemno. No i tutaj też lampa nie do końca była w stanie dotrzeć, bo liście po prostu blokowały, nie? Jak obiektyw tam byłam w stanie gdzieś tam sobie wepchnąć, tak liście blokowały światło z lampy. No więc to był zestaw numer jeden i te zdjęcia, które dotychczas Państwo widzieliście, to one właśnie z tego zestawu będą. Niektóre zdjęcia były zupełnie bez lampy, ale ja myślę, że po tych zdjęciach to widać. Zwłaszcza te, jak jest gdzieś dalej motyl i bardziej jest rozmazane tło, te na końcu z żywicą też są bez lampy, ale to widać po tym, jak wygląda tło i jak też jest rozprowadzone światło na tym zdjęciu. Dobra, drodzy Państwo, to teraz próbuję. Tego jeszcze nie próbowałam w makro, to będzie próba numer jeden. Tą malutką lampkę, która jest z aparatem. Ona jest fajna, bo ona, zobaczcie Państwo, można ją sobie ukierunkować, nie? Ona może iść do góry, może skręcić na bok. O, proszę bardzo. To nie jest taka dziadowska do końca lampka. Na pewno jest fajniejsza niż taka zwykła lampka, która jest na stałe w aparacie, bo ją można kierunkować. I ona też pobiera moc sobie z aparatu i w aparacie sobie ustawiamy, jak chcemy, znaczy moc, prąd sobie pobiera z aparatu, więc nie potrzebuje baterii. I w aparacie sobie ustawiamy, jaką moc chcemy jej ustawić. No to co, montujemy i próbujemy. Dobra, drodzy Państwo, mam pierwsze przemyślenia, że ta mała lampka do makro to jednak nie. Tutaj dużo trudniej jest skontrolować to, jak ten błysk ma wyglądać. Nie mam też do niej dyfuzora żadnego, no to też nie robi fajnego efektu. Ja pokażę Państwu kilka zdjęć, może aż całe dwa,
bo generalnie i poprześwietlałam, i nie doświetliłam zdecydowanie częściej i bardziej niż z tą normalną dużą lampą, więc zapewne jest to moja niekompetencja i mój brak umiejętności. Niemniej jednak, no, nie spełniła ona tej funkcji, którą chciałam, żeby spełniła, żeby mi ułatwiła sprawę, więc wracam do dużej lampy i jeszcze coś tu spróbuję pofotografować. Drodzy Państwo, ale się podekscytowałam. Zrobiłam w końcu zdjęcia, które mi się podobają. Widzicie Państwo tu tego ziomka małego, pająka. O, ledwo, ledwo, ale tu widzicie, że jest taka kropka. Telefon sobie nie daje rady, ale jest tu taki pająk. I udało mi się zrobić mu zdjęcia, że mu patrzę głęboko w oczy, ale do tego był zestaw ten. Ten właśnie oto duży zestaw. Ciężki, konkretny. Lampa na maksa. Przysłona na f8, z tego co widzę. Przysłony nie zmieniałam. I zobaczycie Państwo, jaki mi wyszedł ten pająk. Uuu, ale się cieszę. No i na maksa wysunięty obiektyw, żeby było 1 do 1. Dobra, drodzy Państwo, będę się stąd ewakuować, bo już jest tak gorąco, że nie mogę tego znieść. Ale powiem Państwu jeszcze pokrótce, czego się nauczyłam. Po pierwsze, nauczyłam się tego, że w makro trzeba tych zdjęć zrobić miliard, żeby jakieś wyszło. Oczywiście miliard jest liczbą lekko przesadzoną, no ale jest to na pewno fotografia dla cierpliwych. Po drugie, nauczyłam się, i to dzięki panu Michaelowi Widel. Na pewno wypowiedziałam źle jego imię i nazwisko, ale jest taki pan na YouTubie, który zajmuje się właśnie makro i też fotografuje Olympusami. On teraz tam ma chyba OM1 i chyba nawet ma tą 90-kę piękną, ale on też fotografuje czasem takimi tanimi obiektywami. Nawet nie wiem, czy tego obiektywu nie miał recenzji u siebie. I to dzięki niemu wiem, że nawet w tak potężnie słoneczny dzień jak dziś należy używać lampy, bo ja bym pewnie sama na to nie wpadła i nie rozumiałabym, czemu mi te zdjęcia nie wychodzą. A makro to jednak fotografia z lampą. I te wszystkie najpiękniejsze zdjęcia makro, które widzimy czasem w internetach, no to właśnie z lampą. Dla mnie ta lampa póki co się jak najbardziej sprawdza. Może bym chciała trochę inny dyfuzor, chociaż dzisiaj sobie go już też tak wyginałam trochę w dół, żeby to światło trochę inaczej kierował. I to wtedy też fajnie działa. Tą ręką, którą trzymam obiektyw, po prostu jednym palcem wyginam to w dół, żeby druga ręka mogła na spuście być. Czego się jeszcze nauczyłam, drodzy Państwo? A, tego się nauczyłam wcześniej, ale dzisiaj przez chwilę oczywiście o tym zapomniałam, bo zbyt rzadko używam lampy, że każdy aparat ma jakąś swoją prędkość migawki, z którą się synchronizuje z lampą. I w EM1 Mark II to jest jedna 250. I wydaje mi się, że dokładnie taka sama jest w EM5 Mark III. I to jest jakby maksymalna prędkość migawki, do której nam się lampa zsynchronizuje. I to do tego makro póki co mi chyba wystarczało. Fajniej by było mieć, jakby mogła być szybsza prędkość, ale z drugiej strony przy tak przymkniętych przysłonach, a tu zazwyczaj byłam na f8 czy f11, no to i tak nie dałoby się za bardzo szybciej, czy migawka mogłaby wyzwolić szybciej, ale co z tego? Nie wiem, jak potężna by musiała być lampa, żeby wystarczająco dużo światła dała. Także tak. Co jeszcze? Mówiliście Państwo, że makro to tylko ze statywu, tylko ze statywu. Ale no to ja mam do Państwa pytanie, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Jak mamy owady, które się ruszają, które się przemieszczają, to jak Państwo to robicie ze statywu? Bo ja naprawdę nie wiem. I ten pan też, którego obserwuję i oglądam jego filmy, to on też po prostu chodzi z aparatem, ma lampę zamocowaną na aparacie. On ma ten taki profesjonalny tutaj, wiecie Państwo, ten taki kaptur do fotografii makro, że te światło tak jest ładnie rozprowadzone wokół tego owada, czy tam rośliny, którą on fotografuje, i to wygląda super. No ale on zawsze strzela wszystko też z ręki. I stąd też moje pytanie, jak to robić ze statywu? Chyba, że chodziło Państwu tylko i wyłącznie o taką fotografię obiektów nieożywionych w domu. No więc to tyle, drodzy Państwo. Ja strzelałam wszystko w RAW-ach, wszystko na ustawieniu manualnym.
Moc lampy zmieniałam w zależności od tego, jak zdjęcie wychodziło. Robiłam jedno zdjęcie, sprawdzałam, no chyba, że to akurat była jakaś szybka akcja pszczółka czy coś, no to trochę na czucie i wiarę. Bo tutaj naprawdę dzisiaj było, wystarczyło się obrócić tyłem do słońca i już te wartości się zmieniały. Więc nie było super łatwo, ale też było bardzo satysfakcjonująco. Zdjęcie pająka jest moim ulubionym póki co. Reszty trochę nie widzę, ponieważ jest zbyt jasno i zbyt świeci słońce na ekran. Poza tym no to i tak wychodzi potem na komputerze. Więc dziękuję Państwu za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że mówiąc Państwu, czego ja się dzisiaj nauczyłam, zaoszczędzę Państwu trochę kłopotów. Ja dzisiaj prawie wszystko strzelałam na jednej 250 sekundy. Chyba, że robiłam zdjęcia bez lampy na w pełni otwartej przysłonie, a takie się zdarzyły. Zdarzyło się takich kilka, ale to wtedy robiłam z większej odległości, nie z tym odwzorowaniem 1 na 1, bo ten obiektyw po prostu pięknie rozmywa tło. Więc czasem sobie takie zdjęcia porobiłam. I co jeszcze? I to chyba tyle, drodzy Państwo. Tyle ode mnie dzisiaj. Zapraszam na następne filmy. I do usłyszenia.